Poranek Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Lewica domaga się delegalizacji ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. Co pan sądzi na ten temat? Oczywiście podstawą do tego typu wniosków musiałyby być konkretne zarzuty. Jestem bardzo krytyczny w stosunku do działalności i zarówno w sensie głoszonej ideologii, jak i praktycznych aspektów działalności takich organizacji jak ONR, ale oczywiście tego typu wnioski systemowe, delegalizacyjne wymagają za każdym razem indywidualnego sprawdzenia podstawy takiego wniosku. No, uzasadnienie jest takie, jak rozumiem, że Młodzież Wszechpolska i ONR nawołują tak naprawdę do obalenia ustroju demokratycznego. No tutaj jeszcze jest to potwierdzone kolejnymi deklaracjami, precz z tym bandyckim rządem, precz z tym bandyckim reżimem, obalimy Republikę Okrągłego Stołu. Jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby mówić o konkretnej odpowiedzialności konkretnych osób. Mam nadzieję, że w przypadku tego, co miało miejsce 11 listopada na ulicach Warszawy, chodzi mi w szczególności o tą grupkę, bo też oczywiście trzeba znać skalę w stosunku do wielkości osób, które chciały uczcić Święto Niepodległości na różnych zgromadzeniach, które tego dnia nie były w Warszawie, i mam nadzieję, że wśród tych stu kilkudziesięciu osób zatrzymanych, że te sto kilkadziesiąt osób zatrzymanych poniesie odpowiedzialność za to, co zrobiło. Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Absolutnie tak. I teraz przejdę do ogólnego wniosku. Za to byłbym bardzo taki ostrożny, żeby tego typu wniosek przed dokładnym jego udokumentowaniem. Ja się nie zapoznałem z wnioskiem Lewicy. Na razie znam wypowiedzi medialne, bo muszę powiedzieć, że oczywiście demokracja ma tą uciążliwą, acz sympatyczną równocześnie cechę, że oczywiście gwarantuje nam wszystkim możliwość swobody wypowiadania się i głoszenia poglądów, jeżeli one nie naruszają prawa. I oczywiście prawo bardzo wyraźnie stanowi w Polsce, jakie poglądy nie mogą być głoszone. Między innymi to są te poglądy, które nawołują na przykład do faszyzmu, czy do właśnie na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym. To wszystko jest w przepisach unormowane, ale co do oceny całości działania jakiejkolwiek organizacji, podstawy do ewentualnego wniosku, który przedstawiła Lewica, mówiąca o jego delegalizacji, to tak jak mówię, opinię o danym wniosku mogę wypowiedzieć, kiedy się zapoznam z wnioskiem, a nie kiedy słyszę tylko medialne wypowiedzi na ten temat. Rozumiem, ale kiedy pan słyszy o założeniach działania Młodzieży Wszechpolskiej czy ONR-u, tam jednak widać nawoływanie do nienawiści rasowej czy w stosunku do mniejszości narodowych. Czy sądzi pan, że można znaleźć tam podstawę do delegalizacji tych ruchów? Ja tego nie wykluczam. Tylko dlaczego jestem ostrożny w formułowaniu takich wniosków? Już wyobrażam sobie sytuację, że za chwilę będzie wniosek przedstawiany przez inne środowiska polityczne w kontekście innych organizacji. Dlatego mówię, dla mnie podstawą do zarówno takiej oceny funkcjonowania dowolnej organizacji społeczno-politycznej, jak i podstawą oczywiście odpowiedzialności, tym bardziej indywidualnej oceny, jest to, co ona robi, czy w przypadku oczywiście naruszeń przepisów w zakresie głoszenia określonej ideologii, precyzyjne stwierdzenie i opisanie tego, że jest podstawa do takiego wniosku. Dzisiaj tego wniosku nie znam, a uważam, że w systemach demokratycznych wniosek mówiący o delegalizacji dowolnej organizacji, partii politycznej, stowarzyszenia, musi być wnioskiem wyjątkowo starannie przygotowanym. I przypomnę także na przykład o doświadczeniach niemieckich, które w Niemczech w ciągu kilkudziesięciu lat od II wojny światowej, co jakiś czas w wyniku decyzji, które są tam podejmowane, są na przykład delegalizowane poszczególne organizacje, czy nawet partie polityczne. Za każdym razem to prowadzi do takiego skutku, że w miejsce zdelegalizowanego podmiotu pojawia się po pewnym czasie nowy, generalnie głoszący podobne hasła i poglądy. Panie pośle, ale jak pan ocenia działalność policji w czasie Marszu Niepodległości?
Zdecydowanie lepiej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku wszyscy mieliśmy wrażenie, że policja zainterweniowała zbyt późno, zbyt skromnymi siłami. W tym roku nie doszło do tak haniebnych sytuacji, jak doszły w zeszłym roku. Pamiętamy, że w zeszłym roku, oprócz tego, co niestety także miało miejsce w tym roku, czyli lecący w kierunku policjantów bruk, race, kije od transparentów, płonęły także samochody, w tym samochody, wozy transmisyjne poszczególnych stacji. Dlatego jestem głęboko przekonany, że tegoroczna interwencja policji, można powiedzieć, że była dużo skuteczniejsza niż w zeszłym roku i uważam, że dzisiaj ciskanie gromów na służby porządkowe, bez odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że w tym pochodzie znaleźli się także ci, którzy stanowili oczywiście garstkę, ale znaleźli się także ci, którzy go chcieli wykorzystać do bijatyki i zadymy. To jest raczej powód do zadumy i wyciągania wniosków ze strony organizatorów, a nie policji. I jeszcze jedna uwaga taka techniczna. Uważam, że tego typu praktyka działania policji, która w tym roku szerzej skorzystała z tak zwanych funkcjonariuszy operacyjnych, czyli działających bez identyfikacji twarzy, czyli w tak zwanych kominiarkach, służących wyłapywaniu prowodyrów, co zaskutkowało tym, że dokładnie już w trakcie zgromadzenia mieliśmy ponad 100 osób zatrzymanych, doprowadziła do tego, że później nie było eskalacji wydarzeń i że pochód odbył się generalnie w jego dalszej części spokojnie. Dlatego uważam, że to działanie policji zasługuje na podkreślenie, że ono było efektywne i skuteczne, a organizatorzy zawsze mają takie narzędzie, żeby bardzo precyzyjnie wydzielić czub pochodu i pokazać. Ci, którzy tam szaleją na czele w kominiarkach, rzucając kamieniami, to nie są uczestnicy naszego zgromadzenia. Niestety tak się nie stało. Zarzut jest taki, że policjanci w kominiarkach prowokują zajścia i prowokują ewentualnych chuliganów do jakichś bandyckich wybryków. Jaki jest cel działania tego typu funkcjonariuszy? Cel działania tego typu funkcjonariuszy jest taki, żeby wyłapywać prowodyrów. Być w kominiarkach? To jest funkcjonariusz operacyjny. Ja zachęcam wszystkich, żeby weszli na przykład na strony internetowe grup tak zwanych kibiców, bo niestety duża ich część to pseudokibice, którzy na przykład umieszczali w internecie zdjęcia funkcjonariuszy policji, którzy interweniowali bez kominiarek. Chodzi mi na przykład o interwencje, które towarzyszyły meczowi w trakcie Europolska-Rosja. To są ludzie, którzy mają prawo mieć poczucie, że państwo zapewnia im bezpieczeństwo. Oni dbają o pani i o moje bezpieczeństwo i spokój. I jeżeli później po ich interwencji w internecie pokazują się ich zdjęcia na stronach pseudokibiców z podpisami, że to właśnie ci, którzy interweniowali, zapamiętajcie ich twarze, to ja absolutnie całkowicie rozumiem, że ci funkcjonariusze działają pod przykryciem i nie identyfikują swojej twarzy. Zresztą tak działa policja na całym świecie, że są ci funkcjonariusze, nazwijmy to od prewencji, ci, których widzimy w wyraźnie wyszczególnionych mundurach i ci, którzy właśnie działają bez pokazywania twarzy, wyciągając prowodyrów zajść. I to jest, bym powiedział, abecadło działania służb porządkowych na całym świecie. Rozumiem, ale tutaj zarzut był taki, że policja zachowała się nieprofesjonalnie w tym sensie, że oddzieliła jakby czoło marszu od reszty. Tutaj Łukasz Warzecha stawia taki zarzut. Burda zaczęła się od ataku na policję grupy młodzieńców, którzy wybiegli z bocznych ulic. To sprowokowało starcia. Policja nie umiała bądź nie chciała poradzić sobie z oddzieleniem kilkudziesięciu zadymiarzy od spokojnych uczestników marszu. Zamiast spacyfikować niewielką zadymę, zagroziła rozbiciem całego pochodu. To był moment naprawdę groźny. Gdyby nie interwencja posłów PiS, mogłoby dojść do jeszcze większej konfrontacji. Panie doktor, przed chwilą mówiłem, że bardzo źle się stało, że organizatorzy marszu bardzo wyraźnie nie wydzielili czoła pochodu, pokazując, tu się zaczynają spokojni uczestnicy zgromadzenia, a ta szalejąca grupa kilkudziesięciu, stu bandytów w kominiarkach, to nie są ludzie, którzy przyszli uczcić święto niepodległości, to są bandyci, którzy przyszli bić się z policją. Nie mam absolutnie żadnych uwag do policji, jeżeli czas przed formalnym puszczeniem marszu z ronda był wykorzystany do tego, żeby tych prowodyrów wyłapać. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że oni by nie byli wyłapani przez policję i dalej by szli z normalnymi uczestnikami marszu. Ujęcie takiej osoby w tłumie tysiąca innych, a przecież ona może dokładnie ten tłum wykorzystywać do tego, żeby po rzuceniu na przykład
przykład kamieniem uciec od funkcjonariuszy policji, to ja nigdy bym nie postawił zarzutu, że opóźnienie marszu było motywowane czym innym, jeżeli nie mam na to dowodów, niż właśnie chęcią za wyłapania tych, którzy chcieli wywoływać burdy i bijatyki. Moja wątpliwość polega na tym, że prawo o zgromadzeniach publicznych, które zostało ostatnio zmienione za sprawą części prezydenta, ale także koalicji rządowej, zakłada dość sporą odpowiedzialność organizatorów demonstracji za ewentualne wybryki chuligańskie. Moja wątpliwość polega na tym, że naprawdę każdy organizator może mieć problemy z opanowaniem takich prowokacji przez osoby, które nie są związane z organizatorami. Czy nie sądzi pan, że to jest jednak potężne ograniczenie dla wolności demonstrowania? Ta właśnie ustawa. Przecież ci organizatorzy Marszu Niepodległości, to im trzeba przyznać, cały czas krzyczeli do tych prowokatorów czy do tych chuliganów: przestańcie, nie dajcie się prowokować, proszę nie używać przemocy. Oni to robili, tylko nie są policjantami, żeby unieszkodliwić chuliganów. I to zachowanie, to działanie organizatorów zasługuje na pochwałę. Tam w pewnym momencie, kiedy nie było wiadomo też do końca, jak się tłum zachowa, i też chciałbym w tym miejscu za to organizatorom podziękować. Do zgromadzonych zaapelowano i poproszono o śpiewanie hymnu narodowego. Wtedy to zgromadzenie rzeczywiście stało w miejscu, co naturalne przy śpiewaniu hymnu, i co także ułatwiło policjantom wyłapanie tych prowodyrów, którzy dokładnie nie byli tam, żeby w jakikolwiek sposób uczcić Święto Niepodległości. Ale wracamy do początku naszej rozmowy. Właśnie po to jest ta ustawa, żeby z jednej strony dać czytelne narzędzia policji, z drugiej też wyraźnie mówić, że jeżeli mówimy o tego typu zgromadzeniach, tak dużych, jak to było, które 11 listopada, to oczywiście jest to także pewna odpowiedzialność organizatorów. Precyzyjne wydzielenie swoich służb porządkowych, precyzyjne komenderowanie przebiegiem zgromadzenia, kiedy ono rusza, kiedy jest czoło pochodu, gdzie jest jego zakończenie, precyzyjne określenie momentu zakończenia zgromadzenia, bo od momentu, kiedy organizator mówi, zgromadzenie zostaje rozwiązane, w tym momencie już wiemy, że legalne zgromadzenie przeradza się w nielegalne. Gdyby to w zeszłym roku było precyzyjnie określone, policja by miała daleko łatwiejszą podstawę do interwencji w kontekście tego, co się działo na placu na Rozdrożu. Jak widzimy, nawet te doświadczenia minionej niedzieli pokazują, że w niektórych wypadkach mamy za co pochwalić organizatorów, a w niektórych wypadkach zastanawiamy się, czy działanie policji, czy działanie organizatorów nie było działaniem optymalnym. Zdobywamy te doświadczenia. Ostatnie pytanie. Chciałam pana zapytać jako byłego ministra sprawiedliwości, jak pan ocenia ostatnią aktywność prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w kwestii śledztwa smoleńskiego? Musimy zdawać sobie sprawę. Ja nigdy nie zapomnę